Na sesji Rady Powiatu poruszono temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Starosta mówił także radnym o podpisaniu porozumienia o współpracy z Muzeum II wojny światowej, co ma być przełomem w odbudowie zabytkowego Mostu Tczewskiego na Wiśle. Pierwsza część 43. sesji obecnej kadencji Rady Powiatu miała charakter sprawozdawczy. Zaczął starosta tczewski Mirosław Augustyn, który mówił o bieżącej działalności Zarządu Powiatu. Przekazał m.in. informacje dotyczące liczby uchodźców z Ukrainy i ich sytuacji w powiecie tczewskim. Powiedział, że są przygotowane w byłym domu dziecka miejsca do przyjęcia dla blisko 40 osób. Zgłoszenie gotowości do przyjęcia dzieci z Ukrainy z placówki opiekuńczo-wychowawczej wysłano do wojewody pomorskiego. Radni Zadawali pytania dotyczące sprawozdania. Starosta oraz przewodnicząca Rady Barbara Kamińska poinformowali również o podpisaniu porozumienia o współpracy z Muzeum II wojny światowej, co ma być przełomem w odbudowie zabytkowego mostu tczewskiego na Wiśle. Wiceprzewodniczący Rady Witold Sosnowski odczytał odpowiedzi na wnioski i interpelacje złożone w ostatnim miesiącu przez radnych. Inspektor Marcin Malinowski, powiatowy komendant policji, odpowiadał na pytania dotyczące sprawozdania z działalności komendy powiatowej policji oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Mówił również o rozpoczęciu procedury dotyczącej przebudowy trzewskiej komendy. Do dyspozycji radnych był również zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Zbigniew Rzepka. Rada głosowała nad pięcioma uchwałami, wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie do realizacji. Była wśród nich uchwała o udzieleniu dotacji na pracę konserwatorskie zabytków, a także określenia zadań, na które będą przeznaczone środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głosowano również nad korektą tegorocznego budżetu. W części sesji poświęconej interpelacjom i wnioskom głos zabrał jedynie Adam Kucharek.